Witam 23 kwietnia. Ciągle mam 74 lata. Dzisiaj wypada trening przysiadów, trening nóg. Nazywam to treningiem nóg, chociaż nie trenuję łydek ani tych tyłu uda. Wszystko to trenuję w czasie przysiadów. Przyszedł czas na pierwszą serię przysiadów. Na poprzednim treningu zrobiłem z tym ciężarem 8 powtórzeń. Ciekawe, jak pójdzie mi dzisiaj. Na dzisiaj udało się zrobić 10 powtórzeń. Jestem zadowolony. Jeden z widzów pochwalił moją sylwetkę oraz fryzurę. Zapuszczam teraz dłuższe włosy. No i siła mi rośnie jak u Samsona. Druga seria. Ciężar ten sam. Trzecia seria. Postanowiłem zwiększyć ciężar o 10 kg. Czwarta seria, ciężar z serii trzeciej.
zastanowię się, czy zrobić piątą serię z tym samym ciężarem. Zdecydowałem i robię tą piątą serię. Koniec przysiadów. A teraz pokażę to, co wpadło mi dzisiaj na YouTubie. Taki YouTuber, trener Kanclerz, proponował tak zwane MioReps. Cztery serie. Pierwsza seria z ciężarem, który pozwala na wykonanie maksymalnie 12 powtórzeń, wykonuje się 10 powtórzeń, potem jest około 15 sekund przerwy, wykonuje się 5 powtórzeń, potem znowu jest 15 sekund przerwy, wykonuje się 5 powtórzeń i na końcu po 15 sekundach robi się ostatnią serię na maksymalną liczbę powtórzeń. Więcej to ma wyglądać w ten sposób. Tam miałem może zapas na dwa powtórzenia. No i tu już czułem duże palenie w mięśniach ud. Dołożę ciężaru i spróbuję zrobić jeszcze jedną serię. W tym programie, który prezentowałem przed chwilą, wykonuje się jedną serię, a ja zwiększyłem ciężar i spróbuję zrobić to jeszcze raz.
Jest to koniec tego treningu. No i na zakończenie suplement. Rano zrobiłem 4 serie wznosów nóg, 2 serie po 15 powtórzeń w wisie na drążku, a potem 2 serie po 15 wznosów nóg w wisie na drabinkach. Zwisz na drabinkach dla mnie jest utrudniony, ponieważ mam słabą ruchomość w stawach barkowych. No, traktuję to jako konieczne ćwiczenie korekcyjne. Teraz po południu pójdę na spacer, taki 5-kilometrowy, a wieczorem zrobię 3 serie wznosów tułowia w siadzie na krześle. No i tak wygląda mój dzień. W dalszym ciągu jem 6 posiłków dziennie, w każdym około 40 gramów białka, to znaczy około po 20 dekagramów mięsa, czy to z kurczaka, czy wieprzowe. A jeszcze jem 5 jajek smażonych. I to wszystko. No, oprócz tego węglowodany, teraz większa ilość węglowodanów, ponieważ moja nadczynność tarczycy zżera więcej energii niż to było wcześniej. Do zobaczenia prawdopodobnie jutro.